Jesteś na rynku w czasach młodości Jana Pawła II, a dokładniej na jednym z trzech ówczesnych rynków. Pozostałe dwa to rynek zbożny, czyli zbożowy oraz bydlany, zwany także targowicą. Tutaj, na głównym rynku miasta. Codziennie słychać było gwar handlujących, bicie dzwonów na mszę, albo pieśni maryjne grane na trąbce z wieży kościelnej przez policjanta kręci chwosta. W dni jarmarków, to jest w każdy czwartek, rozkładano na bruku kramy. Jak się wsłuchasz, może jeszcze usłyszysz głosy nawołujące do kupowania z nieodłącznym – całuję rączki, padam do nóżek, proszę znów – Sklepów w mieście było ponad 100, z tego na samym rynku 45. W tym wiele żydowskich. Wybór był duży. Kto chciał, kupował wędliny u Zawiły, szproty prosto z Gdyni u Liberfroida, a owoce południowe i inne artykuły kolonialne u Życkiego albo Banasiowej. Nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego? Proszę bardzo! Maszyny do szycia i aparaty radiowe prowadzili Markielowski z knapikiem. Nawet na raty można było kupić. Płótno na portki i koszule? Ależ proszę, bławatem, czyli właśnie płótnem, handlował Osjas Cisner. A jak się komuś rodzina powiększyła, to jak w dym szedł powózek dziecinny do Jakuba Reifera. I te napisy. Rower za 100 złotych na sto lat Nad sklepem Bałamuta Czy tu jest wyszynk pod kogutkiem Gdzie sprzedają wino z wódkiem Na karczmie Ech, dużo by opowiadać Przy rynku były ponadto między innymi Dwie apteki Trzy zakłady złotnicze I tyleż zegarmistrzowskich Cztery fryzjerskie I wiele innych i aż dwie stacje paliw, mimo że samochodów było ledwie kilka. A pod magistratem, na lewo od kościoła stały dwie dyżurne dorożki, jedna dla chrześcijan, druga dla Żydów. Można było pojechać sobie do Wenecji. Tak nazywała się restauracja za mostem na skawie, elegancka z kręglami i kortem tenisowym, który zimą zamieniany był na ślizgawkę. W budynku magistratu mieściła się szkoła podstawowa, do której chodził Karol Wojtyła. Książki można było wypożyczyć w wypożyczalni kultura, całkiem nieźle zaopatrzonej. Nieopodal zaś przy ulicy kościelnej znajdowała się mleczarnia czyli jadłodajnia Stanisława Banasia, gdzie stołował się potem Karol razem z tatą. Jeśli się było już dorosłym, można było pójść samemu na ciastko czy lody do którejś z kilku cukierni, do liski, chyłki czy liberfroida. Słynne kremówki, o których po latach wspominał papież, sprzedawano u Hagenhubera, wcześniej cukiernia liski. Budynek zachował się do dziś. Możesz wyjrzeć na wprost i go zobaczyć. A tu na przykład znajdowała się restauracja należąca wraz z sąsiednim sklepem i apteką do burmistrza Teofila Kluka. Tego samego, który zamawiał w sklepie Baty wysokie, sznurowane, skórzane buty w kolorze wiśniowym dla swojego wilczura. Cóż burmistrz Kluk to był ktoś. Mnóstwo tu się działo w dni powszednie, a co dopiero gdy nadchodziły święta. W mieście od 1919 roku do wybuchu II wojny światowej stacjonował pułk ziemi wadowickiej. W co drugą niedzielę słynna orkiestra XII pułku Piechoty dawała koncert dla spacerujących tłumów. Ta sama orkiestra uczestniczyła w uroczystych mszach świętych polowych na rynku i w procesji Bożego Ciała. W czerwcu 1929 roku witano hucznie prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Nawiasem mówiąc, nasz burmistrz czytał przemówienie z kartki ukrytej w kapeluszu. Tak, tak, za to Mościcki milczał przez całą wizytę, jak zaklęty. Z okazji prezydenckich imienin oraz kolejnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę i ogłoszenia Konstytucji 3 maja odbywały się defilady. Defilada szła od kościoła na ulicę 3 maja, gdzie przed koszarami odbierały ją lokalne władze. Orkiestra przy tym grała tak pięknie, że do dzisiaj się ją w mieście wspomina. Nawet ojciec święty po latach ją chwalił.